Co można zobaczyć w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego? Ten region Polski wybraliśmy zupełnie przypadkiem. Może nie do końca przypadkiem. Choć nie mieliśmy w planach aktywnego zwiedzania, tylko spotkanie się ze znajomymi, a Tomaszów Mazowiecki znajdował się dokładnie w połowie drogi, to jednak doszukaliśmy się tutaj ciekawych miejsc. No i sru! Lecimy! Łosiek pędzi. Historia lubi się powtarzać. Gdzie tym razem? Jedziemy w okolice Tomaszowa Mazowieckiego nad Zalew Sulejowski. W okolice Zalewa... Zalewa? W okolice Zalewu Sulejowskiego. Czyżby to było jakieś słowo prorocze? Zalewa? Lepiej nie. Krew mi jasna zalewa, jak sobie pomyślę, jakie są korki w Pszczynie. I tam mamy... trzy rzeczy do zobaczenia. Zobaczymy, czy nam się to uda zrealizować. Oprócz samego zalewu chcemy iść na groty nagórzyckie. Zrozumiałem znowu na groby. Groty nagórzyckie. O, mordopisuję. Jezus, gdzie jeszcze my to chcieliśmy iść? Na źródła. Na źródła niebieskie. Do schronu. I bunkry. Do bunkru Konewka. Konewki. Także... obocymy, czy to zrealizujemy. I mamy też konewkę, jakby co. Jakby nie było bunkru konewki, jakbyśmy to mamy nie swoje. Dotarli, to będziemy się napalać na swoje. Jeszcze jedziemy po drodze odwiedzić, przybić piątkę z naszymi widzami, którzy sobie w tamtym tygodniu kupili identycznego łosia jak nasz i nazywali go Lord. I pomoc przy zakupie tego łosia zorganizował ten sam pan. Tak, czyli ja. Dziękuję. No to lecimy. Lecimy. Kurzajmy się tymi korkami. Na razie nie ma. Kurde, to jest światło słabe. No i tak jak mówiliśmy, odwiedziliśmy bliźniaka naszego łosia. To nie jest łoś, to jest Lord. I zapraszamy was do środka, pokażemy. Pokaż pierwsze jezdę. Nie, jest ciemno, ale coś tam będzie widać. Coś tam widać. Idziemy, zobaczymy, tylko tak na szybko. Oczywiście tu będzie cała zmiana tapicerek. Układ bardzo podobny jak u nas. Z tym, że jest z tyłu łóżko piętrowe. Łóżko piętrowe jest węższe, dzięki czemu jest troszkę dłuższy blat. I szafa dwudrzwiowa. Łazienka identyczna. Było właśnie taki budynek. No, no i teraz tak. Właśnie. Ale to nas nie prowadzi, bo nas, to nas prowadzi na jakąś rzekę czy coś, a my musimy podjechać tu. Ale na tej nawigacji nas prowadziło, tutaj idzie dobrze, wiesz? Przy tym drzewie. No. Jest ten parking. A nas prowadziło dobrze, no. Tak jakby. Dziwne jakieś. Ja bym stanął tu tak normalnie. Nie musi. Tak możemy stać. Fajnie jest, nawet ciepło. Tutaj jest z góry jakieś ładne drzewko, tylko no, musimy troszkę podjechać przodem i zostawić miejsce dla chłodni. Więc może jeszcze troszkę podjadę i przytulimy się tam i na klinki wjedziemy. Poranek. Nagramy wam widok z okna.
jedziemy na Groty Nagórzyckie. Źródełka niebieskie zaliczone. Mieliśmy iść na nogach i w sumie jest to blisko 3 km, ale uznaliśmy, że i tak później zmieniamy miejscówkę, więc podjedziemy tam. Pochodzimy po grotach i przemieścimy się już bardziej nad Zalew Sulejowski. To jest drugi. Tam tym kamperem też tam przyjechali. Kartą z Biedronki, ona płaci. I przez całą drogę, przez całą trasę będą nam również towarzyszyć pewne cechy charakterystyczne. Takie ciemne, czarne miejsca na dole. Tu są pozostałości popalonych tutaj ogniska. Słuchaj, to ja ci dam te pieniądze, ale będziesz dla mnie pracował. Tak, szanowni państwo, brzmi legenda o diable nagórzyckim. Inni mają na przykład swojego Porutę. My mamy tutaj takiego prywatnego diabła nagórzyckiego. Też się wtedy przesuną? Voilà. Ta-dam. Mamy poranek. Dzieci nas wygoniły do alkowy. Testujemy alkowę. Agła w zasadzie dlatego. No dobra, my chcieliśmy. Bo tutaj z tej strony mamy lepszy widok. Więc zobaczcie, jesteśmy nad jeziorem, nad Zalewem Sulejowskim. Karolinów, miejscowość. Plaża Karolinów. Polecona przez naszego widza, którego spotkaliśmy pod Grotami Nagórzyckimmi. Pozdrawiamy pana. W pięknej Afryce. A taki mamy widok w niebo.
Może otworzymy i popatrzymy. Tak. Właśnie. Ja wystawię głębiak z czołgu. Pokażemy wam. Tak. O, jak pięknie. Czekaj. Jak? Pięknie, faktycznie. Szkoda, że nie da się dwóch łebów tam wystawić. Nad pięknym zalewem Sulejowskim, plaża Karolinów, ciśniemy w stronę bunkrów w Konewce. No i coś tam jeszcze zobaczymy, nie? To jest Inowłódź, no. Miejscowość Inowłódź. Dzisiaj okna masz pozamykane. Wiem, już sprawdzaliśmy, jak ruszaliśmy, że Raduś patrzył, ale dziękujemy za czujność. Za nami powoli do przodu swoim ślimaczkiem. Wcale nie jadą tak powoli. Wcale nie tak powoli. 50. Jeżeli dzisiaj Ann zapowiada się, że tak, że zrobimy ten bunkier w Konewce, no to plan będzie zrealizowany, ale oczywiście te wszystkie atrakcje to są takie na pół godziny. Chwilę, więc poszukałam jeszcze innych miejscówek, w tym Ino w Łodziu. Także jak już jesteśmy w jakiejś okolicy, to musimy ją wszystko wykorzystać na maksa. A spotkaliśmy wczoraj widza Marka na motocyklu, co już wspominaliśmy, i nam podpowiedział tutaj parę fajnych miejscówek, więc dziękujemy i skorzystamy. Niby tak na początku, jak planowaliśmy ten wyjazd, no to byliśmy umówieni właśnie z Grześkiem i Anią w połowie drogi, bo oni są z Bydgoszczy, i zastanawialiśmy się, co tu można robić. A jednak można tu fajne miejsca znaleźć, no nie, mami? Tak. Są tu fajne miejsca można znaleźć wszędzie. Wolne. I tutaj nam wczoraj pojechało ciasto na talerzu. Mieliśmy akcję, zapomnieliśmy sobie ciasta na talerzu tam na blacie, gdzie jest umywalka, i zacząłem tu hamować, i no Zuzia mówi tak: o, ciasto jedzie, a Radek skoczył, fu, złapał je w locie. Ma się ten refleks, no nie? O tatusiu. Ma się, no. Tutaj jedziemy, że ta Konewka to nie jest jedyna atrakcja. Lepiej się tu zdziwiła, Ewa. Parking mamy bezpłatny. Jupi. Aż normalnie nie po polsku. Dlatego po angielsku było napisane. Ja se tu stanę po prawej, bo ja se tu alkowe poobdzieram. Powiedz sobie, że się za mną stoją samochody, wiesz?
Koniec? Nie straszcie. Mam iść schylona? No. Dobra. Ja mam takiej być wyprostowany. Wow. Ale czad. Mama, nie spadniesz? Nie, próbuję nie spaść. O Jezu. Co? Co? Myślę, są takie kraty na górze. Aha, takie nie kraty. Nie mam tej przez nie widać. Aha. Tam byli, na górze. No, no. No i jesteśmy... W Kazimierzowskim zamku. Tak. Brawo. Brawo. W Kazimierzowskim zamku. Trudne to jest. Byliśmy w Konewce i jeszcze czujemy niedosyt, więc... Przyjechaliśmy postraszyć na zamek. No i zwijamy się, pora wracać. Teren ogarnięty, trzeba tylko śmieci rozlokować i można jechać. Taka miejscówka. Jak oceniasz tą miejscówkę? Od 1 do 10? 10 na 10. Nie, mi się to bardzo podobało. A co? No, mi się też podobało. No. Stan wody jest... obniżone, dlatego jest piękna, piaszczysta plaża. Jak dla mnie to jest plus. A zresztą to już widzieliście z drona. W sezonie tutaj za to miejsce musielibyśmy zapłacić. Natomiast teraz jest bez opłat. No więc tak, wracamy do domu. Plan wyjazdowy zrealizowany. Byliśmy na niebieskich źródłach, na grotach na Górzyckich, w bunkrze w Konewce i w zamku, który wyskoczył dodatkowo. Żowskiego. Zamek Kazimierza Wielkiego. Zamek Kazimierzowski, inaczej mówiąc. Także ciśniemy po błotku. Możemy powiedzieć o tych miejscach. W sumie to, gdzie by człowiek nie pojechał, tam wszędzie znajdzie coś fajnego. Wydawało nam się, że te tereny tutaj mają mało do zaoferowania, jednak te trzy miejsca, które odwiedziliśmy, cztery w zasadzie, które odwiedziliśmy, fajne, no takie krótkie wycieczki, nie jakieś tam zwiedzanie, nie wiadomo jakie długie, ale przynajmniej nas to nie wymęczyło bardzo, dzieci zadowolone. Także polecamy okolice Tomaszowa Mazowieckiego. W ogóle ta miejscówka tu nad tym zalewem Sulejowskim, na tej plaży Karolinów, to super. Cisza, spokój, tylko wędkarzy sporo, ale wszyscy mili. Dzień dobry, ukłonią się, uśmiechną. Też tam zagadaliśmy jednych, czy rybki biorą, może byśmy sobie na grillka, na ognisko.
a miło. I za nami ślimaczek ciągnie. Pokaż tam. Ślimaczek w stronę Bydgoszczy, my w stronę Bielska. Pokazuje nam mniej więcej tą samą drogę. Grzesiu, z niej do prawej puścimy żuczka, co? Także zobaczymy, kto dojedzie pierwszy. Nie podziękował. Niech się spyta, czy Burak podziękował. No właśnie, nie, paluszek go chyba boli. Nie wiem, ja tam mam awaryjny. To czekaj, go wyprzedzę i przyblokujemy go. Będzie się za nami żółw. A ja będę go z tyłu trzymał. Jedziemy na groty na Górzyckie. Źródełka niebieskie zaliczone i przemieszczamy błękitne. Się co... Błękitne! Niebieskie. Błękitne! Ale nazywają się niebieskie. Błękitne! No. Niebieskie, dobra. Zapomnieliśmy naszego patyka. Będzie wspomnienie. Miejscowości, plaża Karolinki. Nie chrząkaj. Przepraszam, dopiero co wstałem. Mam prawo. Jakby to powiedział Grzegorz, pięknie, pięknie, że aż połamienki. Elegancko. Dobra, nie dobieraj się do mnie. Po nocy spędzonej w pięknym zalewie pojedzie ten wędkarz. Widać ci pupę. Ale śmieszne. Ale radość śmieszne.